Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami a serdecznie dzisiaj pierwsza część projektów do naszego świątecznego kitu. Kity nadal są w promocji. Startuje promocja 6 grudnia i trwa do świąt Bożego Narodzenia 2023. Kit być może będzie dostępny dłużej, natomiast nie gwarantujemy tej fantastycznej ceny, którą macie teraz. W ramach tego kitu moje pierwsze dwie prace będą to rameczki. Potem jeszcze znajdziecie następny filmik z innymi projektami. Dzisiaj chciałam zrobić pierwsze dwie prace, to jest ramka. Pierwsza rameczka trochę większa, 18 na 18 druga 10 na 10 czyli taka mini ramka. Mini ramki to ostatnio mój ulubiony projekt i bardzo dużo pracuję na mini ramkach, ale dzisiaj robimy dwie. Jak widzicie, podszykowałam sobie, już powycinałam elementy z arkuszy. Docięłam sobie papier z kolekcji Christmas Stories, przykleiłam do spodu ramki i maluję za pomocą gesso przezroczystego. Ważne jest, żeby dobrze pokryć całą powierzchnię, dlatego, że ja będę używać na tej powierzchni mediów. Jeśli ktoś będzie pracował zupełnie bez mediów, może oczywiście ten krok pominąć, natomiast jeżeli będziemy dodawać farbki watercolors, water czyli akwarelki nasze, kolor glowy, czy jakiekolwiek inne farby, które zawierają dużo wody, warto jest ten papier sobie. Mimo wszystko zabezpieczyć. Natomiast, jeśli pracujecie z samym papierem i na przykład będziecie chcieli tylko pochlapać tuszem akrylowym, to oczywiście można też ten krok pominąć. Jak widzicie, gruntuję sobie obie powierzchnie, oba papiery i do małej i do dużej ramki za jednym razem. Także zacznijcie od zagruntowania powierzchni i wysuszenia za pomocą nagrzewnicy, bądź odłóżcie na chwilkę, na kilkanaście minut, żeby papier wysachł suszoną powierzchnię możemy dodać sobie wzór z maski. Tak jak mówiłam, dostaniecie wybraną losową maskę, tą lub drugą z kwestkami. Ja pokażę tutaj w moim filmie obie maski. Obie naprawdę fantastycznie pasują do tego zestawu. Możecie sobie też użyć jak najbardziej tylko część tej maski. Nakładamy sobie wzór przez maskę za pomocą pasty modelującej, którą również jeśli nie macie, możecie zakupić w ramach drugiego zestawu. I nauczcie sobie te, tego wzoru tyle, ile czujecie. Nie musimy absolutnie pokrywać całej powierzchni. Ja zazwyczaj po prostu nakładam troszeczkę tu i tu, gdzieś tam w brzegu, ponieważ ta ramka nie jest też jakaś bardzo duża to położyłam tutaj maski tylko, tylko jakąś tam jedną część z gałązkami świątecznymi i dopóki pasta jest mokra możecie dodać do niej różne rzeczy brokaty czy różne mikrokuleczki ja dzisiaj pracuję na tych dużych takich płatkach brokatowych hologramowych i też gdy jeszcze pasta jest mokra możecie spokojnie je dodać do, do tego i potem podsuszyć Fajny jest ten efekt z różnymi brokatami, nie tylko z tym hologramowym. Do świątecznych prac brokat pasuje jak najbardziej, także nie musicie oszczędzać tego brokatu. Oczywiście też będzie można, i to będziemy zapewne też robić, dodać tego brokatu więcej w następnych etapach naszej pracy. To jest nasze podstawowe tło, na którym będziemy pracować. Zabezpieczony papier. I na tym możemy sobie już swobodnie pracować, dodawać media, dodawać elementy i po prostu bawić się tym projektem. Zaczynam budować swoją kompozycję od też powycinanych elementów. Generalnie zawsze przygotowuję sobie te elementy, zanim usiądę do pracy. Także polecam wam jeden wieczór przy serialu do powycinania sobie różnych elementów, a potem już tworzy się praktycznie samo. Gdy mamy to wszystko gotowe, nie musimy. Wycinać na bieżąco. Czasami ja też sobie docinam jakiś element, kiedy rzeczywiście wiem, że mi co, czegoś brakuje w pracy. Ale tutaj po prostu mam powycinane większość elementów tych wszystkich arkuszy, które miałam dostępne w zestawie i mogę sobie już tylko swobodnie tworzyć. Okno przyklejam na dwustronną taśmę. Moje prace zazwyczaj są trochę bardziej. Przestrzenne, natomiast tutaj w ogóle możemy sobie poszaleć, gdyż jest to ramka, nic nas nie ogranicza, więc możemy jak najbardziej tutaj pójść w warstwy i dodawać nawet dosyć duże i mocno wystające elementy. Więc zaczynamy sobie potem budowanie kompozycji. Mamy okienko, mamy tekturkę, listki ostro sobie na mniejsze kawałki. Do tych listków możecie oczywiście przyklejać wszystko na żel medium. Ja tutaj też dzisiaj będę się wspomagać troszeczkę klejem na gorąco, gdyż jest troszeczkę szybciej przy takiej prezentacji przyczepić te elementy. Natomiast jeżeli nie macie kleju na gorąco, możecie. Jak najbardziej przyklejać wszystko na żel medium, tylko dajcie wtedy troszkę więcej czasu na to, żeby żel medium wyschło. No i dodajemy sobie po kolei różne elementy. I dla Was mam taką propozycję, że zamiast tej gotowej postaci, możecie też użyć jakiejś innej postaci, na przykład wyciętych elementów z innych kolekcji, a najfajniej w ogóle. Zrobić taki prezent ze zdjęciem dla kogoś, albo zdjęcie waszej rodziny, albo zdjęcie kogoś bliskiego. Oczywiście wtedy musicie dobrać rozmiar tego zdjęcia do, do tej ramki. Jak najbardziej, możecie taką ramkę zrobić też w pełnym rozmiarze 30 na 30 i wtedy cała ta kompozycja nam się też będzie ładnie prezentować na po prostu większym tle. Ja chciałam dzisiaj troszkę mniejszy projekt. Więc wybrałam panią, którą mam w zestawie. Doklejam jej również na kostce 3D czapkę mikołajkową, ponieważ cały czas pozostajemy w świątecznym klimacie. I tak jak mówiłam, włączam sobie klej na gorąco, który za chwilkę mi się rozgrzeje i będzie mi łatwiej przyczepiać te elementy. No, i potem sobie słuchajcie, już każda z Was może te. Kolejne kroki i kolejne dodatki dodawać według własnego uznania. Ja tutaj nie robiłam jakoś bardzo dużo tych warstw, ale wbrew pozorom praca, jak zobaczycie na końcu, jest naprawdę bardzo bogata. Więc to już zostawiam do waszej decyzji, ile tych elementów dodacie. Fajnie jest, jeżeli na pracy coś się dzieje, jeżeli macie kontrast, jeżeli. Bawimy się też tymi warstwami, tymi dodatkami, ale oczywiście też nie można przesadzić. Ja generalnie, jak widzicie, mam tutaj trzy dominujące kolory. Poza białym i czarnym, który gdzieś tam zawsze się pojawia, mam czerwień, zieleń i odcienie brązu. I dokładamy sobie, co nam pasuje. Ja sobie, jak widzicie, też na początku przykładam bez przyklejania te rzeczy. Czyli patrzę, co mi mniej więcej tu pasuje, co mi, co mi gra, czego mi, czego mi gdzieś tam brakuje, i na tej zasadzie po prostu budujecie sobie całą kompozycję. Zazwyczaj ja zaczynam od takich większych elementów, i potem właśnie, tak jak widzicie, dociskam sobie gdzieś tam pod spód takie drobniejsze listki, drobniejsze elementy. Wtedy łatwiej, ja, ja wtedy bardziej widzę, jak ta kompozycja ma wyglądać. Jak już mam jakieś pierwsze. Dwa, trzy duże elementy, i wtedy sobie mogę podkleić, dodać więcej drobniejszych elementów do, do tej kompozycji. Klej na gorąco już jest rozgrzany, więc możemy sobie zacząć przyklejać wszystko do, naszej, do naszego tła. Włożyłam już sobie papier do ramki, dlatego że wtedy bardziej już widzę gdzie i jak daleko mogę wyjechać sobie z tą kompozycją. Na tym etapie spokojnie już możemy pracować na gotowej ramce. No i doklejamy sobie po kolei wszystkie elementy, które nam pasują. Bardzo dobrze zawsze do świątecznych prac pasują właśnie te kolorowe kuleczki, jagódki, gwiazdki, szyszki. Z tych wszystkich elementów budujemy sobie kompozycję. Jak widzicie, te większe elementy staram się trzymać blisko tego mojego głównego punktu, czyli te, tego mojego zdjęcia, czy tutaj w, tej, w tym przypadku grafiki, i staram się gdzieś tam dookoła tego dodawać te główne elementy. Natomiast jakieś mniejsze gwiazdki czy, czy jakieś inne drobiazgi możemy sobie też oczywiście rozciągnąć bardziej na kompozycji. Także tutaj sobie powoli e, dokładam e, tak dużo tych elementów, aż praca mi się podoba. E, patrzę sobie, przykładam, co mi pasuje, co mi nie pasuje. E, na tej zasadzie zazwyczaj pracuję, że nie mam bardzo dokładnie planu opracowanego, e, tylko sobie przygotowuję zestaw elementów i patrzę, do, przykładam, dokładam, patrzę, co mi pasuje, gdzie mi pasuje. Zdaję się tutaj na moją intuicję. Jak mi coś nie pasuje, zawsze mogę odkleić, zmienić i też się tak czasami zdarza. I zachęcam Was do tego, żeby się nie zniechęcać, jeśli coś Wam się nie podoba, albo coś Wam nie wyjdzie, albo uważacie, że Wam coś nie wyszło, bo ten proces twórczy, który już jest za Wami, zawsze jest już jakimś kolejnym krokiem. Czyli uczymy się dzięki wszystkiemu, co robimy, i tym dobrym pracom, i tym niezbyt udanym. Jest to część tego naszego też procesu twórczego. W głowie otwierają nam się zawsze jakieś, ja to się śmieję, zawsze nowe, nowe klapki. Jak tworzymy nowe szare komórki, się tworzą nowe, nowe wizje, powstają i te pomysły do następnej pracy, nawet te błędy, które czasem popełniamy, też są do czegoś potrzebne. Także nie zniechęcajcie się, tylko po prostu bawcie się tym, tym procesem twórczym. Takich wskazówek, które mogę dać od siebie, ponieważ też gdzieś tam tych błędów zrobiłam ileś i teraz staram się już też nauczyć się, jakby na, na swoich własnych błędach. Jak ta kompozycja wygląda dobrze, zawsze wygląda dobrze, jak właśnie jest dosyć ta kompozycja taka spójna, czyli trzymamy się gdzieś tam tego, tego punktu centralnego. Na takiej małej ramce jest to bardzo łatwo zrobić. Na większej pracy, na przykład na lejaucie, czasami wiem, że, że macie problem, ale to też wszystko przychodzi z czasem i z doświadczeniem. Także, jak widzicie, dokładam sobie coraz więcej tych elementów, drobnych gałązek wyciętych z tego dodatkowego arkusza. One prześlicznie uzupełniają nam takie, takie dziury, czy takie, takie miejsca, gdzie czegoś nam brakuje, i to po prostu, dlatego ten arkusz też fajnie uzupełnia tą, tą dużą kolekcję, tam mamy więcej, większych elementów, tutaj mamy właśnie te drobne listki, kwiatuszki, które też w następnym filmie pokażę Wam jak ułożyć na przykład robiąc świąteczną kartkę. Także pracujecie sobie, dokładacie sobie różnych elementów. Tak jak czujecie, tak jak wam pasuje. Jeżeli ktoś preferuje taki styl bardziej czysty, prosty, to jak najbardziej tych elementów możecie użyć mniej. Możecie na każdym etapie tutaj mojej tej pracy się zatrzymać. Każdy powinien wybrać to, co po prostu jemu pasuje, to co lubi. Ja tutaj na pewno będę pracować jeszcze dużo i będę dokładać i dokładać i dokładać to też żeby wam pokazać, jakie są możliwości. Natomiast absolutnie nie musicie śledzić tutaj krok po kroku, możecie przestać w każdym momencie albo po prostu pominąć pewne etapy. To jest wasza praca i ma się wam podobać i, i to jest tylko inspiracja dla was. Ja zawsze traktuję i moje warsztaty i te wszystkie kursy online jako taki, pewnego typu właśnie inspiracji i bardziej... Naukę technik, co można zrobić na przykład z danym medium, jak można z nim pracować albo jak właśnie układać kompozycję, natomiast cała reszta jest w Waszych rękach. Także trzymamy się cały czas tego naszego punktu centralnego, tego naszego zdjęcia bądź tej naszej grafiki i dokładamy sobie więcej taktórek, więcej warstw. Dzięki temu, że tą moją taśmę 3D przykleiłam mniej więcej pośrodku tego okienka, mogę sobie jeszcze właśnie tam dociskać pod to okienko różne kawałki, różne elementy i po prostu bawię się tym procesem twórczym. Co i Wam polecam. Dodałam sobie jak widzicie jeszcze trochę elementów e, i na tym etapie wybrałam sobie z dużego arkusza e, tytuł, który będę dodawać tutaj do, e, do tego mojego projektu. Też go podklejam na taśmę dystansową no, no, albo na kosteczki jeśli macie gotowe, e, żeby też e, to wszystko ładnie mi się skomponowało warstwowo, to sobie przyklejam e, właśnie troszeczkę wyżej też ten napis. E, jak widzicie, kompozycja jest bogata, ale chyba też nie przesadzona. Natomiast w kolejnych etapach będziemy sobie dodawać jeszcze różnych innych elementów. Mamy prokaty, mamy płatki, miki. No i jeszcze z tego drugiego zestawu opcjonalnie pokażę Wam, jak dodać do tego zestawu media. Ja jeszcze znalazłam właśnie bombeczki i stwierdziłam, że będą mi tutaj się fajnie komponować i uzupełnią mi tutaj e, moją kompozycję, więc doklejam jeszcze e, kuleczki, bombeczki, jedną taką bomba, bombkę, tutaj jeszcze stwierdziłam, że jeszcze coś mi brakuje, więc tak jak widzicie, możecie tutaj sobie dokładać e, tych elementów do czasu, aż już wszystko wam pasuje i wszystko wam gra, e, więc staram się tą kompozycję jeszcze dopełnić właśnie e, dodatkowymi elementami, które macie w zestawie jest tak, kochani, jeżeli ktoś już jest zadowolony z takiego efektu, jak najbardziej możecie zostawić tą pracę już taką, po prostu bardziej czystą. Natomiast dla chętnych, dla tych, którzy mediują, chcą się nauczyć albo lubią coś jeszcze pokombinować, następnym etapem będzie dodanie mediów. Zaczynamy sobie od żel medium, czyli takiego medium, które wyschnie Wam na przezroczysto. Jest idealne do na wielu technik, ale tutaj wykorzystujemy bardziej tak, jako taki teksturowy klej, do którego będziemy sobie dodawać różne elementy. Yy, więc te, to, że medium, jak widzicie, nakładam sobie szpachlą, tak mniej więcej dookoła yy, tej mojej kompozycji. Nie całkiem może każde miejsce, ale w kilku miejscach dookoła grubiej. Nakładam sobie też szpachelką, żeby to była tekstura. Możecie oczywiście to że medium dołożyć sobie również na szyszki, na kwiatki. Posypuję to wszystko miką w płatkach, co doda nam takiej właśnie tekstury, lekkości. I w to możemy sobie dodać różne wsypki, te, które mamy w zestawie, czyli hologramowe brokaty. Pędzelkiem możecie ten brokat bardziej dokładnie rozprowadzić, czyli jeżeli Wam się gdzieś tam za dużo doda, to możecie pędzelkiem sobie rozprowadzić, albo po prostu od razu nakładać za pomocą pędzelka. Więc jakby kształtuję sobie teraz tą teksturę za pomocą pędzla i dodaję więcej lub mniej wsypek. Jak lubicie bardziej mediowo, to więcej tej miki, więcej brokatu. Dodaję sobie tuszu akrylowego, ten nasz nowy błyszczący, da nam piękny połysk. Fajne są te tusze, dlatego że na powyschnięciu w zasadzie nie widzicie tego, tego białego akrylu, tylko widzicie sam brokat. No i tak jak mówiłam, albo zostawiamy i podsuszamy już, możemy też sobie lekko podsuszyć pracę po to, żeby dodać kolor. Jeżeli uznajemy, że jeszcze coś nam brakuje, zawsze możemy czegoś więcej dodać. Tutaj właśnie jest fajne to w Mixmediach, że w zasadzie można na każdym etapie wrócić albo dodać więcej. Tak, jak czujemy, tak jak nam się podoba. I teraz zaczynam sobie dodawać już kolory. Nakładam za pomocą pędzla, który macie w zestawie numer 2 akwarelowego, najpierw wodę. I do tej wody dokładam sobie trochę koloru, trochę proszków. W ten sposób pracy pozwala mi uzyskać takie delikatne, rozmazane tło. Czyli właśnie tą, tą techniką na mokro, czyli najpierw nakładam sobie trochę wody i dokładam sobie koloru. I tutaj też polecam Wam próbować. Jak widzicie, bardzo niewiele tego, tego pigmentu nam jest potrzebne. Te proszki są niezwykle wydajne i bardzo mocno napigmentowane więc dodaję bardzo niewiele na pędzelku. Zawsze możecie dodać tego koloru, a jeśli jest za dużo, możecie po prostu dodać wody albo po prostu ściągnąć za pomocą mokrej chusteczki ten kolor. Podmalowałam na razie sobie kolorem Goldstone i Emerald. I tutaj od Was zależy, czy chcecie więcej, czy chcecie mniej. Możecie dodać tego koloru jeszcze właśnie wody i dodać jeszcze więcej koloru, albo dołożyć troszkę tylko czerwieni, jeśli tak Wam pasuje. Tutaj jest duża dowolność. Staram się jednak, jak widzicie, ten kolor jednak też jakby podmalowywać pod moją kompozycją, czyli trzymam się cały czas tego, tej mojej głównej kompozycji i ten kolor, który dodaje, dodaje mi takiego fajnego jakby cienia, i wypełnia mi po prostu gdzieś tą pracę, dodaje jej też dodatkowo takiej przestrzenności. Także praca bez mediów jak najbardziej też jest bardzo ładna i niczego jej nie brakuje, ale media jednak dodają tej głębi, dodają czegoś takiego dodają dodatkowego pazura i jakby uzupełniają tą pracę o, o dodatkową taką głębię. Także tutaj sobie dokładacie tyle, ile uważacie koloru. Ja uznałam na tym etapie, że jeszcze mi brakuje brokatu, więc dodaję jeszcze złoty brokat hologramowy, cały czas pamiętam, że mamy tam mokre żel medium i troszkę wody, więc ono cały czas jeszcze jest klejące, więc na tym etapie spokojnie jeszcze wam ten brokat się przyklei, gdybyście wysuszyli za mocno, zawsze możecie dodać odrobinę żel medium i ten brokat na żel medium sobie przykleić, nawet punktowo czy za pomocą pędzelka. Więc tutaj od was też zależy jak dużo tego brokatu i w jakich miejscach chcecie. Ja tu właśnie jeszcze doszłam do wniosku, że dołożę sobie tego brokatu jeszcze w kilku miejscach. Także jak widzicie, podmalowuję znowu żel medium tam gdzie mam nie mam tego żel medium, gdzie mam suchą powierzchnię, do, dokładam sobie żel medium i w to sobie potem dokładam płatki brokatu. Także tutaj można naprawdę na każdym etapie jeszcze jeszcze coś tam dodać. Do momentu, aż wy stwierdzicie, że ta praca jest gotowa i po prostu już nic nie będziemy dokładać. No i teraz na koniec, jak praca już jest podsuszona, dobrze sobie białe gesso, które macie też w zestawie, przetrzeć teksturki na sucho. Praca powinna być bardzo sucha. Moja tutaj jeszcze taka nie jest, ale chciałam Wam pokazać całą technikę. Najlepiej zostawić tą pracę do wyschnięcia i po prostu przetrzeć sobie suchym pędzelkiem po powierzchni, po tych teksturkach, po kwiatkach, po szyszkach, wtedy nam bardzo ładnie też się to wszystko połączy. Białe gesty na koniec właśnie blenduje nam tą pracę. Wszystko układa się na bardzo ładną całość. A teraz będziemy robić małą ramkę. Zapraszam serdecznie. Teraz będziemy sobie e, robić małą ramkę. E, tło zagruntowane wcześniej. E, maluję sobie teraz białym gesso. Chciałam po prostu rozjaśnić ten ciemny papier. E, możecie to, to też dodać sobie troszkę wody do tego gesso. Ono jest dosyć gęste, więc fajnie jest nałożyć sobie troszkę m, takiego prosto ze słoika i potem dodać troszkę wody, żeby stworzyć sobie takie troszkę półprzejrzyste, e, białe tło. Czyli ja nadal gdzie nigdzie, jak widzicie, widzę ten papier, gdzie nigdzie go przykryłam bardziej. Zrobiłam to po to, żeby na tym na tym tle pracować sobie z farbami. Gdybym miała ciemne tło, ten kolor po prostu nie odbijałby mi się tak ładnie, jak na białym gesso. Jak podsuszę gesso dodaję wodę, jak widzicie, za pomocą pędzelka, i w tą wodę dodaję sobie odrobinę kolor glow Czyli ta sama technika, którą robiliśmy przy dużej ramce. Tutaj pracuję bardziej. Um... Intuicyjnie nie myślę za bardzo do, do końca, jak ten kolor nakładam, po prostu to jest tylko tło, więc tutaj też nie polecam Wam dokładać tego koloru w jakichś konkretnych miejscach. Po prostu delikatnie za pomocą wody i, i pędzelka będziecie widziały, jak ten kolor się rozmywa, jak on, jak on się układa. Tutaj używam dwóch kolorów: czerwonego i, i złotego, goldstone. I za pomocą wody, jak widzicie, ta farbka po prostu sama właściwie pracuje już, jak mamy troszkę wody, bardzo delikatnie możecie rozprowadzić tą farbkę po tle, możecie troszeczkę do, dochlapać tej wody i po wyschnięciu stworzy nam się piękne akwarelowe tło. Także jak skończycie, wysuszcie sobie pracę i na suchym, a będziemy pracować, na suchym tle będziemy pracować dalej. Na wysuszone tło możemy sobie do, położyć teraz wzór przez maskę. Używam pasty modelującej i maski Frozen. Jeśli macie akurat tą drugą maskę w zestawie, też nie ma problemu, możecie sobie dołożyć odrobinę listków. Tutaj mamy niedużą powierzchnię, więc tego wzoru nie nałożymy i tak bardzo dużo, ale zawsze fajnie jest dodać coś dodatkowego, kolejną warstwę, która nam tworzy fajną teksturę i nieco też dodaje kontrastu. Następnie przyklejam sobie moją główną część tutaj ramki, jest to renifer wycięty z dużego bloczka papierów i przyklejam go też na taśmę 3D. Tutaj wiele elementów nie uda się dodać, chciałam zresztą, żeby to tło było bardziej widoczne, więc dokładam tylko napis i takie drobne gałązki te wycięte z dodatkowego arkusza z kolekcji. I te gałązki uzupełnią mi tutaj troszeczkę właśnie tą kompozycję. Tutaj turkowy napis, który też pasuje mi tutaj tematycznie. No i przyklejam kwiatki. Także nie trzeba tutaj dużo, bo mamy tak fajne, ciekawe tło, że szkoda go naprawdę przykrywać. Więc nie musicie tutaj dużo dokładać. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Dodałam tylko jeszcze czerwonych kuleczek, i w zasadzie praca jest gotowa. A tutaj jeszcze na koniec pierwsza ramka w zbliżeniu. Dziękuję Wam serdecznie, polecam się i zapraszam już wkrótce na kolejny filmik z pracami z tego zestawu. Zapraszam do sklepu, cześć.